This morning I'm going to be bringing a message from 1 John chapter 2. Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na 1 Jana, drugi rozdział. But before we do that, I'd just like to turn to the Lord in prayer and ask for his help. A zanim to uczynimy, zwróćmy się jeszcze raz do Pana w modlitwie. Our Heavenly Father, nasz Ojcze w niebie, we just want to thank you for giving us your word. Chcemy Tobie podziękować za to, że dałeś nam Słowo swoje. To instruct us and guide us. Aby pouczało nas i prowadziło. To teach us. Aby nauczało nas. To light the path in which we to walk. Aby oświetlało ścieżkę, którą idziemy. And just ask, Lord God, that you would help us to rightly understand your word. Prosimy Ciebie, abyś pomógł nam zrozumieć Twoje słowo właściwie. To better appreciate what you have done for us. Aby jeszcze lepiej docenić to, co Ty uczyniłeś dla nas. That you would cause our hearts to rise in worship to you. Abyś sprawił, by nasze serca unosiły się w uwielbieniu Ciebie. And just grow in greater appreciation of what you've done for us. I wzrastały w coraz większym docenieniu Twojego dzieła dla nas. Amen. Amen. So this morning I'm going to bring a message from 1 John chapter 2 verse 2. Więc dzisiejsze kazanie będzie z drugiego rozdziału, drugiego wersetu pierwszego listu Jana. And much of what John says in this passage, i wiele z tego, co Jan mówi w tym fragmencie, flows out of verse 5. Płynie z wersetu 5. That is, there is a key truth in chapter 1, verse 5 that John gives us practical implications of. Innymi słowy, w pierwszym rozdziale, piątym wersecie zawiera się pewna kluczowa prawda, która potem jest rozwinięta przez Jana. So what I would like us to do is to read from chapter 1, verse 1 to chapter 2, verse 5. Więc przeczytajmy od pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu do drugiego rozdziału, drugiego wersetu. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcy z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. So this morning we're going to delve into the topic of Jesus being the propitiation for our sins. Więc tego poranka chciałbym, byśmy zagłębili się w temat Chrystusa jako tego, który jest przebłaganiem za nasze grzechy. It's easy for us to rush by this truth. Bardzo łatwo jest nam szybko przebrnąć przez tę prawdę. To allow this truth to become dull. Sprawić, że ta prawda staje się nudna w pewnym sensie. So this morning we want to be informed about what Scripture teaches. Dzisiaj chcielibyśmy, żeby Pismo nas uczyło na ten temat. To sharpen our thinking. Aby wyostrzyło nasze rozumienie. And to deepen our love for Jesus Christ. I pogłębiło naszą miłość dla Chrystusa. So this truth that I mentioned in verse 5 of chapter 1, którą wspomniałem w wersecie 5 pierwszego rozdziału, is that God is light and there is no darkness at all in him. Brzmi tak: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. This means that he is perfectly righteous. To znaczy, że on jest doskonale sprawiedliwy. Perfectly holy. Doskonale święty. And there is no corruption at all in him. Nie ma w nim żadnego zanieczyszczenia. We're told that oil and water do not mix. Mówi się, że wiemy, że woda i olej nie mieszają się. But in reality they actually can.
Ale w rzeczywistości jest to możliwe, by się mieszały. You do it every time you wash the dishes. Za każdym razem, kiedy zmywasz naczynia, to czynisz właśnie to. You add some soap, dodajesz odrobinę mydła. And that forms what's known as an emulsion. Maybe difficult. A mixture. Emulsja. I z tego tworzy się emulsja. So that the oil and water actually do mix because of the soap added. I ze względu na dodatek mydła, olej i woda są w stanie wymieszać się. But with God, He never mixes with evil. Ale jeżeli chodzi o Boga, On nigdy nie miesza się ze złem. And when the Bible talks about fellowship, i kiedy Pismo mówi o społeczności, it's not talking just about the fellowship we have when we talk with one another. To nie mówi tylko o społeczności w takim sensie przebywania ze sobą, prowadzenia rozmów. It's talking about a sharing in common of the very life of God. Ale mówi o współdzieleniu życia z Bogiem. So Peter talks about the divine nature that we partake of by faith in Christ. I Piotr mówi o tym, jak my współuczestniczymy w boskiej naturze z Chrystusem. This is talked about in other passages of Scripture about the indwelling of the Holy Spirit. Jeszcze inny fragment mówi o zamieszkującym w nas Duchu Świętym. How is it that the most holy God, who does not mix with evil, can dwell within us? Jak więc to może być możliwe, że tak doskonale święty Bóg can dwell within us? Jest w stanie mieć społeczność z nami, mieszkać w nas. So what I want us to consider is the God who is most holy, how can he dwell within a sinful people? Więc jeszcze raz, jak Bóg, który jest tak doskonale święty, może zamieszkiwać w grzesznych ludziach? Some people want to say that they're not so bad. Niektórzy powiedzą, ja nie jestem taki zły. And John deals with that a little bit in chapter 1. I Jan rozprawia się z tym w pierwszym rozdziale. These are the people who say they don't have sin. To są ludzie, którzy mówią, my grzechu nie mamy. So in their minds they justify they don't have sin. Więc w ich zrozumieniu oni usprawiedliwiają siebie, mówiąc, grzech nie jest moim problemem. And notice that John says that they say they have no sin. I zauważcie, że Jan mówi, oni mówią, że grzechu nie mają. He doesn't say they don't have sin. On nie mówi, oni grzechu nie mają. But he says, if we say that we have no sin, ale stwierdza, że jeżeli my twierdzimy, że grzechu nie mamy, that we call God a liar. To, że z Boga czynimy kłamcę. And the word, his word is not in us. I że Jego słowa w nas nie ma. The truth is not in us. Prawdy w nas nie ma. So we cannot deceive ourselves. Nie możemy zwodzić siebie. Into thinking that we're not sinful. Myśląc, że my nie jesteśmy grzeszni. Many people do that. Wiele osób tak czyni. But if we're of the truth, we will not. Ale jeżeli prawda jest w nas, my nie będziemy siebie zwodzić, myśląc, że grzech nie jest naszym problemem. That's clear from what John is telling us in chapter 1. To bardzo jasno wynika z tego, co Jan pisze w pierwszym rozdziale. So what John says at the end of chapter 1, co Jan pisze na końcu pierwszego rozdziału, is that if we confess our sins, to, że jeżeli wyznajemy grzechy swoje, he is faithful and righteous to forgive us our sins. To Bóg jest wierny i sprawiedliwy, by odpuścić nam nasze grzechy. And to cleanse us from all unrighteousness. I oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. And that the word all is very important there. I to słowo wszelkiej jest bardzo ważne tutaj. Because we know that God does not have fellowship with darkness at all. Ponieważ wiemy, rozumiemy, że Bóg nie ma społeczności z żadną miarą zanieczyszczenia. God is perfectly holy and righteous. On jest doskonale święty i sprawiedliwy. So when John writes in chapter 2 to the church, i kiedy w drugim rozdziale Jan dalej pisze te słowa skierowane do wierzących, do Kościoła, he uses the term my little children, używa tego zwrotu dzieci moje, not in a demeaning way. I on nie używa tego zwrotu w jakiś taki ujmujący, poniżający ich sposób, but it reflects his love for them, ale używa tych słów w sposób wyrażający jego miłość do nich. And it reflects the fact that John is very old.
in age and in the faith. A jednocześnie też wyraża to tutaj ten fakt, że Jan już jest starszym człowiekiem, starszym mężczyzną. So he was writing as the last living apostle. I on pisze te słowa jako ostatni z żyjących apostołów. To the, these Christians who needed some encouragement. Do tych wierzących ludzi, którzy potrzebowali zachęty. So in verse 1 of chapter 2, więc w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, he tells them specifically that he's writing to them that they would not sin. Bardzo wyraźnie zaznacza to, że pisze do nich, żeby oni nie grzeszyli. And again he emphasizes this because he's just talked about forgiveness. I on podkreśla tutaj to, gdyż przed chwilą mówił o przebaczeniu. And sometimes when we think about forgiveness, we use this as justification to sin. A to dlatego, że czasami kiedy myślimy o przebaczeniu, bardzo łatwo nam posunąć się dalej i skoro nasze grzechy są przebaczone, to używać tego jako wymówkę do tego, by pozwalać sobie na grzeszenie. But John says, I'm writing to you that you may not sin. Więc Jan zaznacza tutaj, ja piszę do was, żebyście nie grzeszyli. So this is the will of God for our lives. To jest wolą Bożą dla naszego życia. And yet he knows that all of us still sin. A jednocześnie on wie, że wszyscy będziemy grzeszyć. And so he writes in verse 1 about our advocate. Więc w wersecie pierwszym pisze o naszym orędowniku. If anyone sins, we have an advocate with the Father. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. So in verse 1 we see a need for our advocate. Więc widzimy w pierwszym wersecie potrzebę orędownika. And that need is because we are sinners. Potrzebujemy orędownika dlatego, że jesteśmy grzesznikami. And our Lord knows this. I nasz Pan o tym wie. And has provided an advocate for us. I zapewnia dla nas orędownika. And our advocate is with the Father. I ten orędownik jest z Ojcem. And that word with means a face-to-face relationship. On jest u Ojca, on ma bezpośrednią społeczność z Ojcem. We also see that not only do we have a need for an advocate, we have God providing the gift of the advocate. I widzimy nie tylko potrzebę orędownika, ale widzimy też dar orędownika. Ojciec zapewnia nam tego, który jest orędownikiem. So an advocate is someone who speaks on behalf of another to help them. Orędownik to jest ktoś, kto przemawia w imieniu jakiejś strony. And aby jej pomóc. In our world, sometimes advocates are not righteous. W naszym świecie orędownicy, czy też może inaczej mediatorzy, nie zawsze są prawi. Sometimes in the United States, the more money you have, the better lawyer. W Stanach działa to często tak, że im więcej masz pieniędzy, tym na lepszego prawnika sobie możesz pozwolić. And often the lawyer can get his client dismissed from court. I często taki dobry prawnik, dobry orędownik, adwokat jest w stanie zapewnić klientowi zwolnienie z kary, mimo że ten człowiek jest winny rzeczywiście. Sometimes this happens even when the client is guilty. I to często ma miejsce, nawet kiedy klient jest winny. But that's not our advocate. Ale nie taki jest nasz adwokat, nasz orędownik. Our advocate is not pleading our innocence. Nasz wstawiennik nie powołuje się na naszą niewinność. He uses our guilt. On wykorzystuje naszą winę and pays it on our behalf. I spłaca ją dla nas. And that's where we come to chapter to verse 2. I tak dochodzimy do drugiego wersetu. Where we talk about Jesus as our propitiation. Gdzie zaczynamy myśleć o Chrystusie jako o przebłaganiu. The propitiation for our sin. Przebłaganiu za grzechy nasze. And the way that that John writes this, i sposób, w jaki Jan opisuje to, it emphasizes that Jesus and Jesus alone is our propitiation. Podkreśla, że Jezus i tylko Jezus jest ubłaganiem, przebłaganiem za grzechy nasze. Which agrees with other scriptures. Co oczywiście jest zgodne z innymi fragmentami. Acts 4:12. Dzieje apostolskie 4:12. Tells us that there is salvation in no one else. Nie ma w nikim innym zbawienia.
So there's no other name under heaven by which we must be saved. Nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. So here's what we need to appreciate. I oto prawda, którą powinniśmy docenić. The Father saw our desperate need. Ojciec dostrzegł desperacką naszą potrzebę. And provided the gift of his son. I zapewnia dla nas dar swojego syna. To be the propitiation for our sins. By on stał się przebłaganiem za nasze grzechy. And the Son, Jesus Christ, a syn, Jezus Chrystus, saw our great need. Widział naszą potrzebę. And voluntarily gave himself to be that propitiation. I ochoczo oddaje swoje życie, by tym przebłaganiem się stać. Sometimes Christians can view the Father as angry and remote. Czasami chrześcijanie mogą postrzegać Boga Ojca jako kogoś odległego i może złego, gniewnego. And the Son as more loving and approachable. A Syna jako tego, który jest bardziej taki kochający i dostępny. But nothing could be farther from the truth. Ale nic nie może być dalsze od prawdy. Remember what Jesus said? I and the Father are one. Chrystus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. And the love of Christ in coming to die for our sins. I miłość Chrystusowa w Jego przyjściu, by oddać życie za nasze grzechy, represents the Father's love for us as well. Reprezentuje miłość Ojca wobec nas. There's no conflict between the Father and Son. Między Synem a Ojcem nie ma żadnego konfliktu. God is love. Bóg jest miłością. And that's true of the Son and of the Father. I to jest tak samo prawdą odnośnie Syna, jak i Ojca. Christ died to forgive us our sins. Chrystus oddaje życie, oddał życie, aby nasze grzechy były przebaczone. That's not new, something new to your ears. I to nie jest nic nowego dla waszych uszu. But how does God forgive our sins? Ale jak Bóg przebacza nam grzechy? Does he just hide them under the carpet? Czy on przebacza nam grzechy, zamiatając je pod dywan? Does he just say a word and they're gone? Czy on po prostu przebacza nam, wypowiadając słowo, i w ten sposób grzechy znikają? Some people say that God could do this. I niektórzy mówią, że Bóg tak właśnie czyni. That he can simply forgive just because he's God. He can do it without any other means. Że Bóg może przebaczyć grzechy tylko dlatego, że jest Bogiem, więc on nie potrzebuje żadnych środków do przebaczenia grzechu. On po prostu decyduje się przebaczyć, więc przebacza. But imagine a scenario such as this. Ale wyobraźmy sobie taką scenkę. A man walks into a bank. Wchodzi do banku mężczyzna. And he robs the bank. Okrada ten bank. And in the process he kills two people. I w czasie tego rabunku zabija dwie osoby. The police catch him later. Policja łapie tego rabusia. He's brought into the court before the judge. On jest postawiony przed sądem, przed sędzią. And he says, the person who robbed the bank says that he admits that he's guilty. I ten rabuś przyznaje się, że jest winny. He apologizes for what he did. I mówi przed sędzią, przepraszam za to, co zrobiłem. And what would you think if the judge then said, okay, I forgive you? Co byś pomyślał o tym sędzi, który by powiedział w tym momencie, okay, przeprosiłeś, przebaczam ci, możesz pójść wolny. And allows this man just to go free. I pozwala temu człowiekowi wyjść na wolność. What would you think of that judge? Co byś pomyślał o takim rodzaju sędzi? So even in our sinful thinking we understand an element of righteousness. Więc nawet w naszym grzesznym rozumieniu my pojmujemy ideę sprawiedliwości. The greatness of God in our forgiveness. Wielkość Boga w przebaczeniu nam is he doesn't just forget about our sins. Jest taka, nie że on po prostu zapomina nasze grzechy. Like an unjust judge. Jak niesprawiedliwy sędzia. He deals with him in a very just way. Ale to, że on rozprawia się z naszym grzechem w bardzo sprawiedliwy sposób. So that he takes the punishment for our sins. Tak, że on na siebie bierze karę za nasze grzechy. So that he is just
as well as the justifier of the one who has faith in Jesus. Także w ostateczności on okazuje się zarówno sprawiedliwym, jak i It is that it is the aspect of Christ taking our punishment that we want to talk about this morning. I to jest ten aspekt Chrystusa, który bierze na siebie naszą karę, o którym chcemy pomówić dzisiaj. That is called propitiation. Ten, który jest przebłaganiem. So if we define propitiation, jeżeli byśmy mieli zdefiniować przebłaganie, we could define it this way. Możemy zdefiniować je tak. It is an offering that turns away the wrath of God directed against sin. Przebłaganie to jest ofiara, która odwraca gniew Boży spowodowany grzechem. And we would add to that it through an atoning sacrifice. Jest to ofiara przebłagalna. So propitiation is the turning away of God's wrath through a sacrifice. Czyli przebłaganie jest odwróceniem gniewu Bożego poprzez złożenie odpowiedniej ofiary. And this word propitiation is only used in a few places in the Bible. I to słowo przebłaganie, które tutaj występuje, ono pojawia się tylko w kilku miejscach Biblii. One place is the verse we're looking at this morning. Jedno z tych miejsc to jest nasz dzisiejszy werset. This same word is used in 1 John 4:10. To samo słowo pojawia się w 4 rozdziale, 10 wersecie. Which says that in this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że on nas umiłował i posłał syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Okay, which emphasizes that it was the love of God that provided this propitiation for our sins. Tutaj z kolei Jan podkreśla, że to miłość Boża była tym, co zainicjowała złożenie tej przebłagalnej ofiary za nasze grzechy. It wasn't our love for God that initiated this. Że to nie nasza miłość zainicjowała to, ale Jego miłość. Or our goodness. Nie nasza dobroć. But it's the love of God. Ale miłość Boża. We also see this a similar word used in Luke chapter 18. So I'd like you to turn to Luke chapter 18 for a moment. Widzimy czasownik, który pochodzi od tego samego słowa w Ewangelii Łukasza. Luke chapter 18. 18. Ewangelia Łukasza 18. And we're going to read verses 9 to 13. I przeczytamy wersety od 9 do 13. And I want you to pay attention, looking for the word propitiation. I chciałbym, żebyście słuchając tego fragmentu, czytając go, wyszukiwali, zwrócili uwagę, gdzie tu się pojawia słowo przebłaganie. Right, so we'll read verses 9 to 13. Wersety od 9 do 13. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. So we have a very colorful illustration that Jesus provides. Więc tutaj mamy taką bardzo wyraźną ilustrację, którą zapewnia dla nas Chrystus. It is very applicable to even our times today. Ilustracja, która ma zastosowanie nawet do nas dzisiaj. You have one person that is justifying himself before God. Oto jedna osoba, która usprawiedliwia siebie przed obliczem Bożym. And notice that this man, this Pharisee, tutaj w tej ilustracji jest to faryzeusz. Luke tells us that he was praying to who? I jest tutaj napisane, że ten faryzeusz modlił się do kogo? Look in verse 11. Werset 11. Who is he praying to? Do kogo się modli? Not to God. Nie do Boga. To himself. On modli się do siebie.
Right? So again, it's a little insight that Jesus gives us into this man was didn't really have a relationship with God. On modlił się sam przed sobą, nie miał relacji z Bogiem. It was just an external. He just looked righteous externally. On zewnętrznie wyglądał na sprawiedliwego. But what about this other man? Co jeżeli chodzi o drugiego mężczyznę? This tax gatherer. Celnika. Now, a tax gatherer in our times is not such a bad person. Celnik czy poborca podatkowy to nie jest taka zła osoba w naszych czasach. They can be, but not usually. Może być, ale raczej nie jest. But in biblical times, ale w czasach biblijnych, a tax gatherer was a someone who was a traitor. Celnik, czy inaczej poborca podatkowy, był swego rodzaju zdrajcą. From the Jewish point of view. Z punktu widzenia Żydów. They were working with the Romans. To był ktoś, kto pracował dla okupanta, czyli dla Rzymu. The detestable Romans. Dla tej obrzydliwego Rzymu. So from the Pharisee standpoint, this tax gatherer was about as far away from heaven as you can imagine. Więc z punktu widzenia tego samosprawiedliwego faryzeusza, ten celnik był osobą, która była tak daleko od nieba, jak to tylko możliwe. But notice the tax gatherer's prayer. I zwróćcie uwagę na modlitwę celnika. He was unwilling to even lift his eyes to heaven. Nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Representative of the fact that he saw himself as a great sinner. On rozumiał, że jest grzesznikiem. He had no right to demand entrance into heaven. On nie miał żadnego prawa, żeby domagać się od Boga wpuszczenia do nieba. He pleaded with God to be merciful. Ale on woła do Boga o miłosierdzie. Now I asked you to be on the lookout for the word propitiation. Poprosiłem was, abyście zwrócili uwagę, gdzie w tym fragmencie pojawia się słowo przebłaganie. I think it's true in Polish as well. It doesn't appear in English there. I w polskim języku też to się dzieje, to co w języku angielskim, że zauważyliście, że tego słowa tam nie ma. But the interesting thing is the word be merciful is the same word as related to the same word propitiation. Ale co jest ciekawe, to słowo bądź miłościw, to wołanie o miłosierdzie jest słowem, które pochodzi od słowa przebłaganie. So you have this man asking God for mercy. Więc oto tutaj ten celnik, który woła do Boga o miłosierdzie, o zmiłowanie. But we need to understand the mercy that he was asking for. Ale musimy zrozumieć, że w tej ilustracji to zmiłowanie, o które on prosi, was propitiation. To jest zmiłowanie, które wychodzi z przebłagania. He understood that his sin had offended God. On rozumiał, że jego grzech obraził świętego Boga. And that God was angry towards him because of his sin. I że Bóg skierował swój gniew wobec niego z powodu jego grzechu. And this anger of God was righteous. I że ten gniew Boży jest gniewem sprawiedliwym. This man understood that he deserved punishment. Ten mężczyzna rozumiał, że on zasługuje na karę. And yet he is crying out, God be propitious towards me. I stoi przed Bogiem i woła, Boże, przebłagaj mój grzech. So the mercy that he's asking for is not the mercy that ignores sin. Więc on tu nie woła o miłosierdzie, które po prostu ignoruje fakt grzechu. It's the type of mercy that deals with the sin. Ale woła o miłosierdzie, które rozprawia się z grzechem. How this tax gatherer had much more wisdom than this Pharisee in this regard. Jakże o wiele więcej mądrości miał ten celnik niż ten faryzeusz. It's just an amazing illustration of the propitiation that we need. Jest to niezwykła ilustracja przebłagania, jakiego potrzebujemy. And the propitiation that Jesus provides for us. I przebłagania, które Chrystus zapewnia nam. I want to read to you the two other passages where propitiation is mentioned. Chciałem przeczytać wam jeszcze dwa fragmenty, gdzie pojawia się przebłaganie. Really three passages, two in Hebrews. W sumie trzy fragmenty. Dwa z nich są w liście do Hebrajczyków. So turn to Hebrews chapter 2. Hebrajczyków, rozdział drugi. And we're going to see the word in propitiation in verse 17. W wersecie 17 widzimy to słowo. But I'd like us to read verses 14 through 18. Ale przeczytamy fragment od 14 do 18. Hebrajczyków 2 od 14 do 18. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła,
i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. So what I would like to point out here, co chciałbym wskazać tutaj, is that part of Jesus' work as the great high priest is propitiation. Chciałbym wskazać tutaj, że częścią dzieła Chrystusowego jest właśnie przebłaganie. And there are many examples of this type of ministry in the Old Testament. Jest wiele przykładów takiego rodzaju służby w Starym Testamencie, where the high priest would present a sacrifice atoning for the sins of the people. Kiedy to arcykapłan dokonuje ofiary dla przebłagania grzechów ludu Bożego. And those Old Testament sacrifices didn't really forgive sins. I w rzeczywistości ofiary starotestamentowe one nie zapewniały przebaczenia grzechów. But pointed to the great need of the great high priest to forgive sins. Wskazywały na większą potrzebę przebłagania, na większego arcykapłana, który przyjdzie i złoży ofiarę przebłagalną. So the Lord provides propitiation as our great high priest. I tutaj oto Pan Jezus Chrystus, nasz wielki arcykapłan, zapewnia przebłaganie. We also see learn something of propitiation from Hebrews chapter 9. Też w rozdziale 9 dowiadujemy się czegoś o przebłaganiu. And we'll read Hebrews 9 verses 1-5. 9 rozdział od 1 do 5. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynię. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Arona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wieko skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić. So notice that the word propitiation doesn't appear there. Zauważcie, że słowo przebłaganie nie pojawia się tutaj w tym fragmencie. So why am I directing our attention to this passage? Więc dlaczego patrzymy na ten fragment? Because of what verse 5 tells us. Z powodu wersetu 5. This word mercy, in talking about the mercy seat. Tutaj w języku polskim wieko skrzyni, zacieniające wieko skrzyni. Cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni. Is related to the word propitiation. To słowo wieko skrzyni jest słowem, które odnosi się do przebłagania. You may have seen an artist's rendering of what the Ark of the Covenant looked like. Może widzieliście jakieś obrazy, które próbują odtworzyć, jak mogła wyglądać skrzynia przymierza. Nie będziemy wszystkie szczegóły teraz wnikać. Możemy w drugiej Mojżeszowej szczegóły przeczytać. But here I just want to point out a couple things. Ale tutaj na kilka rzeczy chciałem zwrócić uwagę. First, when God directed Moses to make the ark. Po pierwsze, kiedy Bóg zlecił Mojżeszowi, by ten wykonał skrzynię, to na szczycie tej skrzyni miały się znajdować cherubini. I skrzydła tych postaci anielskich miały stykać się ze sobą po środku. Their eyes focused towards the center. I oczy tych postaci anielskich skierowane miały być w środek. And they were focused in the center. Były skierowane w środek. Because this was the place where God would meet with them. Ponieważ to miało być miejsce, w którym Bóg miał spotykać się ze swoim ludem. God said in the space between the top of the ark and under the angel's wings, he would meet with his people. Bóg mówił, że ponad powierzchnią skrzyni i poniżej skrzydeł aniołów, tam będzie spotykał się ze swoim ludem. There's nothing there. Visible. There's nothing visible in that space.
Ale w tej przestrzeni właśnie tam tak naprawdę nie ma nic, co byłoby widzialne. And God did that, intentionally, i Bóg zrobił to celowo. Because he forbid people to make idols or objects that represented him. Ponieważ on zabronił ludziom, by oni tworzyli jakiekolwiek wizerunki jego osoby. So the visible manifestation of God was not the angels. Więc tą widzialną manifestacją Boga nie były te postacie anielskie. It was often a manifestation of light. Często Bóg manifestował się światłością jakiegoś rodzaju, blaskiem. But it was this place where he would meet with his people. Ale to miało być miejsce, gdzie Bóg spotykał się ze swoim ludem. And typically it was just the high priest who could meet with God there. I tak naprawdę to tylko arcykapłan mógł być w tym miejscu. Originally Moses, Aaron, but later just the high priest. Pierwotnie Mojżesz, Aaron, ale później tylko arcykapłani mogli być w tym miejscu. But the place, the lid of the ark, ale wieko skrzyni was known as a place of propitiation. Było znane jako miejsce przebłagania. This is where the blood of the sacrifice was sprinkled. To właśnie na wieku skrzyni rozlewano krew ofiary. The blood of the sacrifice, meaning the death of a goat or a lamb. Kiedy to kozioł, baranek ponosił śmierć, provided a temporary atonement for sins. Zapewniając chwilowe przebłaganie za grzechy. Jego krew rozlewana była na wieku skrzyni. So the Ark of the Covenant, tak więc Arka Przymierza gives us an illustration of the propitiation that Jesus provides. Jest dla nas ilustracją przebłagania, które zapewnia Chrystus. God cannot come meet with his people without there being a price paid for sin. Bóg nie może mieć społeczności z ludźmi, jeżeli nie nastąpi zapłata za to, co tą społeczność uniemożliwia, za grzech. And this price is satisfying the righteous anger of God. Zapłata, która by była w stanie usatysfakcjonować sprawiedliwy, święty gniew Boga spowodowany grzechem. Now in our society people are we'll say tired of maybe hearing about the anger of God. W naszym społeczeństwie ludzie są zmęczeni słuchaniem o Bożym gniewie. They say that this is an old-fashioned idea. Mówią, to jest jakaś przestarzała myśl. Used to scare people. Myśl, która ma na celu straszenie ludzi. But we need to understand that God truly is angry towards sin. Ale my musimy zrozumieć, że Bóg zaprawdę jest rozgniewany na grzech. He is holy. On jest świętym Bogiem. And we are sinners. A my jesteśmy grzeszni. We rightly deserve his judgment. My słusznie zasługujemy na jego sąd. If God were to judge the entire world, gdyby Bóg miał osądzić cały świat, if he would have never sent Jesus Christ, gdyby Chrystus nigdy nie przyszedł, he would be just and righteous to judge us all. To Bóg osądzając cały świat byłby Bogiem, który okazał sprawiedliwość. But the scriptures tell us that Jesus became that propitiation. Ale Pismo nam ukazuje, że Chrystus stał się tym przebłaganiem. That he became that mercy seat, that he became the sacrifice. On stał się ofiarą, która jest rozlana na tym wieku przebłagania, skrzyni przymierza. And we see this in the one other place where propitiation is mentioned, and that is in Romans chapter 3. Widzimy jeszcze jedno miejsce, gdzie przebłaganie jest wymienione, wspomniane, i to jest Rzymian 3. So Romans chapter 3, particularly verse 25, but I'd like us to read verses 21 to 26. Przeczytamy fragmenty od 21 do 26, szczególnie zatrzymując się na wersecie 25, trzeci rozdział listu do Rzymian. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie,
aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. So it is the propitiation that Jesus provides that allows the Father to forgive. I to właśnie przebłaganie, które zapewnia Syn, sprawia, że Ojciec przebacza grzechy. By satisfying the righteous standards of God on our behalf, kiedy to Chrystus zaspokaja święte i sprawiedliwe standardy Ojca, Jesus provides a way for the Father to forgive our sins. I w ten sposób zapewnia drogę do tego, by Ojciec mógł przebaczyć grzech. Just as verse 26 tells us that he would be the just and the justifier. Jak werset 26 mówi, to wszystko po to, aby sam on, Bóg, mógł być i sprawiedliwym, i usprawiedliwiającym of the one who has faith in Jesus. Tego, który ma wiarę w Chrystusa. This is so important to us. To jest tak ważne dla nas. There is no army in the world that could stand for one second to God's power. Nie ma takiej armii, nie ma takiej mocy na świecie, która mogłaby chociaż na sekundę przeciwstawić się Bożej sile. If all the armies of the world say all the superpower armies gathered together, gdyby wszystkie wojska i wszystkie moce tego świata zeszły się razem. Imagine that Russia, the United States and China all came together to fight against God. Rosja, Stany Zjednoczone, gdyby zgromadziły się wspólnie, by stawić czoła Bogu. When the Lord Jesus comes with his angels in flaming fire. Kiedy Chrystus powróci z aniołami w płonącym ogniu. One word from his mouth. Jedno słowo z ust jego. Will annihilate them. Zniszczy wszystkich. That's how much power our Lord has. Oto moc naszego Pana. And that power is directed against sin. I ta moc jest skierowana przeciwko grzechowi. And it's that anger against sin that Christ took on our behalf. I to właśnie ten święty gniew skierowany przeciwko grzechowi jest tym, co Chrystus wziął na siebie, składając swe życie w ofierze. And the apostle John understood God's hatred of sin. I apostoł Jan rozumiał Bożą nienawiść wobec grzechu. And that's why he writes with on one hand he says, I write so you may not sin. Dlatego z jednej strony pisze, dlatego piszę do was, byście nie grzeszyli. And the other he says, but if you do sin. A z drugiej strony, ale kiedy zgrzeszycie, we have an advocate who takes that the wrath of God on our behalf. To mamy wstawiennika, mamy orędownika, który jest sprawiedliwy. But we need to understand that God is angry towards sin. Ale musimy zrozumieć, że Bóg gniewa się z powodu grzechu. And will judge all sin. I osądzi grzech. It may not look like that right now. I to może nie wydawać się teraz, że tak właśnie będzie. But Paul says that God's not going to overlook the sins of the world forever. Ale Pismo zwraca naszą uwagę na to, że Bóg nie będzie przymykał oka na grzechy świata. God's appointed a day in the future. Że wyznaczył dzień w przyszłości. Where he will judge the world. Kiedy osądzi świat sprawiedliwie. Through the Lord Jesus Christ. Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. And it is those who flee to Jesus Christ as their propitiation who will be saved from that wrath to come. I tylko ci, którzy biegną do Niego przez przebłagalną ofiarę Chrystusową, mogą uniknąć tego gniewu, który nadchodzi. So Jesus takes the Father's wrath for our sin. Chrystus bierze gniew Boży na siebie z powodu naszych grzechów. It's an awesome exchange. Jest to cudowna zamiana. 2 Corinthians 5:21 tells us this. 2 Koryntian 5:21 mówi nam. He made him who knew no sin to be sin for us. On uczynił tego, który grzechu nie znał, jego uczynił grzechem za nas. So that we could become the righteousness of God in him. Abyśmy my w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Imagine that. Wyobraźcie to sobie. That Christ would take my sin, your sin, że Chrystus wziąłby mój grzech i twój grzech upon himself, na siebie. And we get not just okay righteousness. I nie po to, abyśmy my mogli zyskać jakąś tam sprawiedliwość. We don't get mediocre righteousness. Jakąś tam średnią sprawiedliwość. We get perfect righteousness. Ale byśmy mogli być okryci doskonałą sprawiedliwością. The righteousness of God himself in Christ Jesus. Sprawiedliwością samego Boga w Chrystusie. Now I know that there's a sense in which we're talking about justification.
Mówimy tutaj w dużej mierze o tym, co nazywamy usprawiedliwieniem. What does that have to do with us in the here and now? Co to ma wspólnego z nami tu i teraz? Because the Lord Jesus died for sin, to take sin away from us completely. Chrystus, który umarł, aby na zawsze usunąć problem grzechu. He's not satisfied just to make you righteous in the legal sense. To tak naprawdę on nie jest zainteresowany tylko i wyłącznie tym, by uczynić nas sprawiedliwymi poprzez to, jak postrzega nas Ojciec. He wants to make you righteous in a practical sense. Ale on też jest zainteresowany tym, żeby przemienić nas na praktyczną sprawiedliwość. That's why Peter writes, "Be holy, for I am holy." Dlatego Piotr pisze, bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Bóg. And he wrote that because it's a reflection even of the Old Testament. God says, "Be holy, for I am holy." I to jest echo słów Starego Testamentu, gdzie Bóg mówi, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty. So we live with tension in this world. Więc oczywiście my żyjemy w takim napięciu w tym świecie. We are children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi. With perfect righteousness legally. Jednocześnie będąc już doskonale sprawiedliwymi w sposób taki legalny, to jak Bóg postrzega nas. And yet we wrestle with sin. None of us are perfect. A jednocześnie wiemy, że wciąż zmagamy się z grzechem. W sposób praktyczny wciąż mamy problem z grzechem. But we strive to honor our Lord and God who purchased us. I oczywiście dążymy do tego, aby oddawać cześć i chwałę Panu, który wykupił nas. And if you struggle with great temptation, jeżeli zmagasz się z wielką pokusą, and we all do from time to time, i wszyscy się zmagamy od czasu do czasu, contemplate Jesus taking the wrath of God for that sin. Rozmyślaj wtedy nad Chrystusem, który bierze na siebie gniew Boży z powodu tego grzechu. Contemplating God the Father's judgment of God the Son on our behalf is a great motivation to stay away from sin. Rozmyślanie nad gniewem Bożym, który został wzięty przez Chrystusa na siebie z powodu naszego grzechu, jest doskonałą motywacją do walki z grzechem. And remember that when Jesus was the propitiation for our sins, he knew his sheep. I pamiętajmy też, że kiedy Chrystus składał swoje życie jako przebłagalną ofiarę za grzechy, on znał swoje owce. John chapter 10 tells us that Jesus knew his sheep by name. Ewangelia Jana 10 rozdział mówi nam o tym, że Jezus znał swoje owce z imienia. So Jesus didn't take the propitiation of the world as like a gray nebulous, not knowing the individual sins of the individual people. Więc kiedy Chrystus składa swoje życie jako ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata, to nie w jakiś abstrakcyjny sposób. He knew you. Ale w konkretny sposób. On znał ciebie. He knew me. On znał mnie. He knew my specific sins. On znał moje konkretne grzechy. And he paid the price for them all. I on zapłacił cenę za wszystkie. Before we close, I want us to contemplate this question. Zanim zakończymy, chciałbym, abyśmy rozmyślali nad takim pytaniem. When was Jesus the propitiation for our sins? Kiedy Jezus stał się, when did he do this? W którym momencie Chrystus stał się przebłaganiem za nasze grzechy? So we would say while he was on the cross. Możesz odpowiedzieć, no na krzyżu oczywiście. And I would agree with this. I oczywiście tak, miałbyś rację. But there is a specific time we're given in scripture. Ale jest pewien konkretny moment, o którym mówi Pismo. So around 6 a.m. Około 6 rano, on the day that Jesus was crucified, w dniu, kiedy to Jezus został ukrzyżowany, he was officially condemned to crucifixion. Został oficjalnie skazany na ukrzyżowanie. By 9 a.m. he was crucified. Przed 9 już był na krzyżu. Luke chapter 23 tells us something very interesting. Ewangelia Łukasza 23 rozdział mówi nam coś bardzo ciekawego. Verse 44 tells us that about noon it went dark. Werset 44 mówi nam, że około południa niebo się zaciemniło. So at a time when the sun would normally be bright and it would be very light. Czyli w czasie, kiedy to zazwyczaj słońce świeciłoby najwyraźniej, nagle na ziemię zstąpiła ciemność. And that darkness lasted 3 hours. I ta ciemność trwała przez 3 godziny. We're told that. Jest there tak was napisane. A darkness that fell upon the ciemność, land. Która spłynęła na ziemię, okryła ziemię.
And beloved, darkness is a symbol of the judgment of God. Ciemność jest niczym innym jak symbolem sądu Bożego. So if you want to know when the wrath of God was being poured out upon the Savior, więc jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy to gniew Boży wylewał się na Zbawiciela, it was during these 3 hours, from noon until 3 p.m. w trakcie tych 3 godzin od południa. At about 3 p.m. około godziny 3, Jesus, John chapter 19 tells us that Jesus knew that the hour had come for him to depart. W 19 rozdziale widzimy, czytamy o tym, że Jezus wiedział, że to już nastała ta godzina, by odejść. Jesus, knowing that all things had already been accomplished, which verse? Verse 28. W wersecie 28, Pan Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, he said, I'm thirsty. Powiedział, pragnę. A jar full of sour wine was standing there, so they put a sponge in the sour wine and gave it to him on some hyssop. Stał tam naczynie pełne octu, podano mu. And then Jesus said these wonderful words. I wtedy Jezus wypowiedział te cudowne słowa. It is finished. Wykonało się. Beloved, in those 3 hours, Jesus took the wrath of God, all God's wrath for sin upon himself. W te 3 godziny na Chrystusa wylał się cały Boży sprawiedliwy gniew za nasze grzechy. Understand that the physical crucifixion is extremely painful. Zrozummy, że ukrzyżowanie fizycznie jest okrucieńsko bolesne. It's a terrible way to die. To jest okrutny sposób na śmierć. But the Romans crucified thousands, if not tens or hundreds of thousands of people. Rzymianie ukrzyżowali dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy ludzi. What makes Jesus' crucifixion different? Więc co czyni ukrzyżowanie Chrystusa innym? Because during these 3 hours, to, że w ciągu tych 3 godzin, the perfect Lamb of God, doskonały Baranek Boży, took the wrath of God, wziął gniew Boży, all of it, cały gniew Boży, for his people, za swoich ludzi. And that is just something that as believers we need to always remember. I to jest coś, co zawsze powinniśmy pamiętać. That he took that. Że On to wziął na siebie. And if you're a believer in Jesus Christ today, jeżeli jesteś osobą wierzącą w Chrystusa dzisiaj, you can look forward to seeing God, możesz patrzeć, wyglądać w przód, without shame, możesz mieć społeczność z Bogiem bez poczucia wstydu, because of what Jesus did on the cross during those 3 hours for you. Ze względu na to, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu God's przez te 3 godziny. For those that have faith in him and in Jesus Christ. Dla tych, którzy położyli swoją wiarę w Chrystusie, God's not angry towards you anymore. Bóg nie gniewa się na ciebie więcej. He doesn't have any punishment for you anymore. On nie ma dla ciebie żadnej kary zarezerwowanej. And he relates to you as a child instead of an enemy. A do ciebie odnosi się jak do dziecka, a nie jak do wroga. He loves you. Kocha ciebie. Because of what the Lord Jesus has done there. Z powodu tego, co zrobił Chrystus. It's an awesome truth that we need to stir up in our own minds and remind ourselves of. To jest cudowna prawda, którą musimy w swoim sercu sobie przypominać. So for the one who is not a believer yet, a dla ciebie, który może nie jesteś jeszcze wierzącym, we need to help them understand that God is angry toward them. Osobom niewierzącym musimy pomóc zrozumieć, że Bóg gniewa się z powodu ich grzechu. Righteously he's angry. I to jest sprawiedliwy gniew. On się słusznie gniewa. And they will pay the price for their sin. I że będą musieli zapłacić za swoje grzechy. Either upon the day of their death or when the Lord Jesus returns. Albo w dniu swojej śmierci, albo kiedy Pan Jezus Chrystus powróci. And no one can stand before God's judgment. I nikt nie będzie w stanie ostać się przed sądem Bożym. And the scriptures are very clear that this judgment involves an eternal damnation. I Pismo bardzo wyraźnie mówi o tym, że sąd Boży uwzględnia wieczne potępienie. Again, it's an unpopular idea in our world today. Znowu jest to niepopularna myśl dzisiaj. But the scriptures are clear. Ale Pismo bardzo wyraźnie o tym mówi. That the only way to escape the wrath of God, że jedyny sposób, by uniknąć
sprawiedliwego gniewu Bożego is by faith in Jesus Christ. To jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. That by faith in Jesus Christ he forgives all of our sins. To przez wiarę w Chrystusa on przebacza nam wszystkie nasze grzechy. And cleanses us from unrighteousness. I oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. And he does that through the propitiation that Jesus provides. A czyni to z powodu przebłagalnej ofiary Jezusa Chrystusa. And he does it for this purpose. I czyni to z takiego powodu. To restore what was lost in the Garden of Eden. Czyni to w takim celu, by przywrócić to, co zostało utracone w ogrodzie Eden. That we might have fellowship with him. By człowiek mógł mieć społeczność z nim. That we might relate to him in an unhindered way, an abyśmy mogli mieć społeczność z nim w niezakłócony sposób. What a wonder, what a wonderful time it will be. Cóż za wspaniały czas to będzie. To relate to our Lord Jesus and to the Father and to the Holy Spirit as our one God without the hindrance of sin. Kiedy to będziemy mogli odnosić się do Boga Ojca, do Bożego Syna i do Ducha Świętego w niezakłócony sposób jako do naszego Boga. And that's made possible because of the great propitiation that the Son has provided. A to wszystko jest możliwe z powodu wielkiego przebłagania Syna. In obedience to the Father. W posłuszeństwie Ojcu.